Moja przygoda nurkowa zaczęła się w 1973 roku, czyli bardzo dawno temu, w poznańskim klubie podwodnym Aquanauta. Moje pierwsze kontakty z rybriderem to jest rok 2004 nad jeziorem Powic. Przeszedłem szkolenie na dragerze delfinie. Po dragerze była następna jednostka, to już była ta, którą sam zaprojektowałem, wykonałem. Było to podobne urządzenie do dragera delfina, dlatego że zostały tam wykorzystane elementy konstrukcyjne tej jednostki. Pomysł zbudowania ryba własnym sumptem powstał w momencie, kiedy mój partner nurkowy, Paweł Włodarczak, zakupił jednostkę Inner Space, czyli Megalodona. W momencie, kiedy poszedł jakby trochę dalej niż ja, pozostając na obiegach otwartych, stwierdziłem, że żeby dotrzymać kroku koledze, no to trzeba jakoś to posunąć dalej. No i pomysł polegał na tym, że w momencie, kiedy on nurkował na Megalodonie, ja miałem przyjemność też spróbować na tej jego jednostce. No i stwierdziłem, że jest to znakomite urządzenie i zacząłem od tego momentu myśleć o tym, czy da się to zbudować. Od momentu, kiedy zacząłem pierwsze szkice wykonywać, to była jesień, a na wiosnę, konkretnie to był luty chyba, wszedłem do wody na basenie w Sierakowie próbować jednostkę już gotową, czyli około 5 miesięcy. Żeby skonstruować samemu rebrider, trzeba mieć podstawową wiedzę techniczną, znajomość materiałów, technologii wykonania, no i doskonale znać zasady działania rebridera. Doświadczenie się bardzo liczy, przede wszystkim techniczne, ale równocześnie umiejętność myślenia takiego przestrzennego, jak działa rebrider, dlatego że konstruktor czy użytkownik powinien znać go do ostatniej śrubki. 25 lat pracowałem jako konstruktor w fabryce bardzo podobnych rzeczy, które stoją tutaj przede mną. Hydraulika, pneumatyka. To nie było tak, że on tą rzecz, którą teraz robi, to jest jedyna rzecz, bo ja tylko go znam i pamiętam, to zawsze coś budował. Jak poznaliśmy się, to budował motorówkę. Jeżeli chodzi o nurkowanie, to tak samo właściwie od zarania wszystko sobie sam robił, prawda? Począwszy od skafandrów, które sam kleił. Latarki, tak, ciężarki, to wszystko było robione we własnym zakresie dla siebie, ale również dla całego towarzystwa nurkowego, które zechciało nabyć rzecz od Michała. Także garaże jakiekolwiek były w naszym posiadaniu, zawsze były opanowane przez małżonka. No i do dzisiaj tak jest. Z Michałem znamy się tak naprawdę od zawsze, to znaczy ja Michała znam jeszcze wcześniej niż się zaczęła przygoda moja z nurkowaniem, gdzie faktycznie Michał jest moim pierwszym instruktorem mojej przygody z nurkowaniem, on mi to zaszczepił, a znam go troszeczkę wcześniej, znam go właśnie od tej strony konstrukcyjnej, dlatego że Michał wciąż coś konstruował, wciąż coś budował, wciąż coś przerabiał, zawsze pełen pomysłów jakichś takich właśnie konstrukcyjnych. Maksymalną głębokość, którą zrobiłem na rybryderze Megalodon, to jest 138 metrów. Nurkowanie poniżej 100 metrów mam kilkanaście na tej jednostce. No, jednostka się sprawdza, jest jak najbardziej poprawna, nigdy mnie nie zawiodła i myślę, że jak
każdy będzie dbał o rebryder i go słuchał przede wszystkim podczas nurkowania, no to jest to nurkowanie bezpieczne. Wykonujemy na przykład zawór dodawczy do tlenu. Materiały, które używamy, no muszą być pierwszej jakości, czyli na przykład słynny, popularnie mówi się na to Delrin, a nazwa tego jest faktycznie Ertacetal. I montaż na przykład takiego z zaworu igłowego polega na tym, że kolejno elementy się składa i po zakręceniu tego mamy zawór igłowy. Elementy, które są wykonywane tutaj w warsztacie, są w formie rysunków papierowych i w formie elektronicznej. Ustnik, który jest wykonany praktycznie z jednego elementu, nie ma żadnych uszczelnień, nie ma ani jednego o-ringu w środku. I to jest szczelne, to działa po prostu. Nie wylecą żadne bąbelki w momencie, kiedy się to skręci. Precyzja wykonania jest tak wysoka, że jedynym uszczelniaczem jest smar kompatybilny tlenowy. Pierwszy kontakt z projektami związanymi z rebriderami Michała był zupełnie nieświadomy, ponieważ Michał zwrócił się do mnie o wykonanie części metalowych, nie mówiąc mi, dlaczego te części zostaną użyte. I tak jakby przyłożyłem się też do wykonania pierwszego urządzenia projektu zaprojektowanego przez Michała. Dopiero powiedział mi, co się z tymi rzeczami stało po zbudowaniu samego rebridera. Po jakimś czasie miałem dopiero okazję zobaczyć gotowy efekt prac. Wraz z każdym kolejnym modelem moje uznanie w stosunku do Michała jako projektanta i wykonawcy wzrastało. Trudno jest mi się wypowiadać autorytatywnie o człowieku, którego znam dopiero kilka lat. Na przestrzeni całego życia to jest chwila. Ale na tyle, na ile jestem w stanie wyrazić jakąś opinię, no, Michał jest zrównoważony w życiu codziennym i w życiu, jako nurek również, co jest, myślę, że nie do przecenienia, jak, mając takiego partnera. Michała poznałem jakieś 8 lat temu nad jakimś poznańskim jeziorem, nad jakimś akwenem. No, spotkaliśmy się gdzieś przy okazji jakiegoś nurkowania. Jest to już parę lat. To jest autorytet, jeżeli chodzi o nurkowanie, no to jest jego doświadczenie widać w każdym ruchu, nad wodą, pod wodą, można tylko podpatrywać i się uczyć. No, jest partnerem, jest na pewno świetnym, pewnym i to jest człowiek, z którym można zrealizować chyba każde poważniejsze nurkowanie. No. Ja nurkuję na rebriderze Hammerheada, nurkuję już na tym jakieś 3 lata. Nurkowania różne, od płytkich po głębsze, w granicach tak do 100 metrów. Ale w odniesieniu do rybika tak sobie myślę, tak samo, no wiesz, żebra, myślę dla siebie, to nie ma takiej presji, prawda? No oczywiście, że musi to być zrobione, ale nie daj Bóg, bo pamiętam obawy, kiedy Michał się jednak zdecydował na sprzedaż, gdzie cały czas mówiliśmy, że on nie chce, żeby kiedykolwiek jego urządzenie trafiło w obce ręce i w momencie, kiedy jednak się zdecydował na sprzedaż, no to była obawa, prawda? Się Michał łamał, ale słyszę z tego, co wiem, to że rozmowy z osobami, które nabyły już to urządzenie i czasami telefoniczne rozmowy słyszę. No oczywiście, że się zdarzają przypadki, kiedy coś tam nie, jednak nie szwankuje czy szwankuje,
to tłumaczy i mówi, co należy zrobić i jak i tak dalej, także to też jest taka współpraca później z tą osobą, tak? Że jednak nie jest sama sobie, tylko w każdej chwili jest ten kontakt, który powoduje, że można uszczec się od pewnych rzeczy. Michała charakter, a przede wszystkim sumienie nawet nie pozwolił na to, żeby to się skończyło na tym etapie, że jest sprzedane. Także tutaj jego podejście w ogóle do nurkowania jest takie dla mnie oczywiste, że ta druga osoba, partner, zawsze jest obserwowany i w wodzie, i jak teraz się okazuje, nawet na powierzchni, ze względu na to, że jest ktoś w posiadaniu jego urządzenia. Moje rebridery niczym się nie różnią od wszystkich innych, które użytkują koledzy, i można na nich nurkować praktycznie bez ograniczeń głębokości czy czasu, oczywiście w ramach limitów. Na tych rebrach zrobiłem nurkowania do głębokości 82 metry i czas jednego nurkowania to 2,5 godziny. Pytanie, czy nurkowanie na rebriderze jest bezpieczne, to jest tak samo jak zapytanie kierowcy, czy samochód jest bezpieczny. No wiadomo, jaki kierowca, taki samochód. Michała poznałem kilka lat temu nad jednym z wielkopolskich jezior. Następnie zaprosiłem go do poprowadzenia prelekcji na temat nurkowania technicznego podczas jednego z eventów poznańskich nurkowych czwartków. Czy moja przygoda z nurkowaniem rebriderowym zaczęła się od jednostki Dragger Delfin? Następnie zdobyłem uprawnienia na Inspiration oraz jednostkę Sentinel, na której obecnie najczęściej nurkuję. W jednostkach Michała uderza wszystkim ich dokładność i estetyka wykonania. Niesamowite jest dla mnie to, że cały projekt, jak i realizacja jest praktycznie w oparciu o jego garaż. I to jest takie, myślę, uderzające i ujmujące, że tak właśnie zaczynali, czy zaczynała większość obecnie dominujących na rynku firm czy konstruktorów rebriderowych. W jednostkach Michała widać na pewno jego duże doświadczenie z zakresu technicznego. Widać to, że całe życie się tym zajmował. Widać to poprzez właśnie dokładność i precyzję wykonanych jednostek. Dlatego też poznałem go podczas jednej z konferencji nurkowych. Poznałem Michała z Kevinem Górem, który również wyraził swoją pozytywną opinię na temat jego jednostki. Wielokrotnie z Michałem wchodziłem do wody przy nim i widzę, jak te jednostki pracują. Zrobiliśmy parę ładnych nurkowań obok siebie, czy to na Bałtyku, czy na naszych tutaj wielkopolskich jeziorach. Muszę przyznać, że bardzo ładnie to pracuje, robi wrażenie. Przede wszystkim wykonanie, samo działanie tego sprzętu. No, nie mam żadnych zastrzeżeń, nigdy nie widziałem, żeby cokolwiek się z tym działo. To naprawdę świetnie zrobiona rzecz. Użytkowanie tego rebridera jest wymagające o tyle, że należy go ręcznie obsługiwać. Różni się to tym od ECCR-a, że niestety te gazy, którymi oddychamy, dwutlen i tlen, trzeba po prostu dodawać ręcznie. Po sprawdzeniu sensorów, gdzie pokazuje 19-20%, możemy dodać tlen manualnie, aby podwyższyć ciśnienie parcjalne do ciśnienia startowego około 0,7 ATA. A teraz widzimy na ekranie, jak ładnie nam rośnie. I naprzemiennie pokazuje każdy z sensorów. I to jest ciśnienie startowe. Maszyna jest gotowa do nurkowania.
wykonane są na pewno w sposób staranny, bardzo staranny, przemyślany. Michał często zmienia materiały, z których buduje swoje jednostki. Jak zauważy, że coś się dzieje nie tak, niepoprawnego, to może być tylko plama na siatce od skrabera. Twierdzi, że trzeba ją wymienić na bardziej wysokiej jakości. W ten sposób do tego podchodzi i wykonuje to porządnie. Wkłada to dużo swojej pracy serca. Fakt jest taki, że Michała znam lata. Na jego jednostce jeszcze ani jednej nie pływałem. Zawsze mi obiecał, ale wciąż mówi, że to jest jeszcze nie to. W tej chwili jestem na etapie montowania następnego rebridera, który jest mniejszy, lżejszy, a jednocześnie ma zwiększony czas pracy skrubera, czyli rozwój kolejnych jednostek. Ja pierwszy raz konstrukcję Michała zobaczyłem w jednym z poznańskich klubów nurkowych jakieś 3 lata temu. Jak to pierwszy raz zobaczyłem, to praktycznie nie uwierzyłem, że jest to wykonane w garażu przez człowieka samodzielnie. Dla mnie to była jakość co najmniej jakiegoś producenta dobrej fabryki, dobrego zaplecza projektowego. No, zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Te jego konstrukcje za każdym razem, bo już jest kilka ich, ewoluują i Michał bardzo ładnie stara się to z każdego projektu na projekt robić coraz lepiej. Moje rebridery mają taką ciekawostkę. Są jedyne krzywe, można powiedzieć, na świecie. Zwróćcie uwagę, że nie stoją prosto, tylko są pod kątem. Wynika to oczywiście z bardzo prostej sprawy. Nie przewracają się w momencie, kiedy zamontujemy na nich całe elementy tu z przodu, czyli płyta, skrzydło, pomiarówka. Ten jest też również krzywy, to widać w tym miejscu. I on nie przewróci się na tą stronę. Zawsze będzie wracał. Co wielokrotnie się zdarza, w samochodzie stawiamy rebrider, odwracamy się, a on robi fik. Michał jest człowiekiem bardzo skromnym, spokojnym, bardzo wyważonym, ale potrafi się dzielić swoją szeroką, bogatą wiedzą i doświadczeniem. I myślę, że to jest też coś takiego, co motywuje mnie do tego, abym starał się jak najwięcej, jak najbardziej go promować jako takiego naszego polskiego konstruktora. Jak widać, można zanurkować na własnoręcznie zbudowanym rebie. Jest to bezpieczne i przyjemne.